Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skins, a przypominam klasycznie o konkursach dla osób wpłacających z kodem Croxy. No ostatnio poszedł ten USP za 165 zł. I poszedł on naprawdę bardzo szybko, bo chyba 25 osoba wygrała właśnie, która wpłaciła z kodzikiem Croxy, więc gratuluję serdecznie. No i oczywiście zapraszam tutaj również do wzięcia udziału w tych konkursach. Kostka między innymi, rękawiczki. Oczywiście jak wpłacisz z kodem Croxy, to po wpłacie, jak uda Ci się wygrać, dostajesz powiadomienie z takim prezentem i oznacza to, że udało Ci się wygrać. A my lecimy z battle, tak? Mamy 12 koła, więc no trzeba tutaj czymś zakręcić ciekawym, no i mamy oczywiście skrzynkę Hole, więc wrzucimy sobie trzy takie skrzyneczki na sam dobry początek dzisiejszego odcinka. Oczywiście również wspomnę o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub dzwonek, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, na Discorda dołącz, no i już oczywiście kodziku Croxy przez 2x jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, to logujesz się z linku subsu, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony plusik tutaj właśnie w górnym prawym rogu i wpisujesz ten kodzik Croxy przez 2x, 10% więcej do każdej wpłaty. No i oczywiście skrzyneczka. Nie, co? Ej, te rękawiczki były minimal rare, ja byłem pewien, że tą bitwę wygrywam, stary. A tutaj dostałem na dziurę, tak niespodziewanie trochę bym powiedział. No powiem tak, no jestem w szoku, po prostu jestem w szoku. Spróbujmy może teraz 4% na slotera. 7 takich skrzyneczek, 2000 prawie, 1997.73 zł, więc rzucamy oczywiście. No i mam nadzieję, że tutaj ta M9 troszkę mi odbije to, co oczywiście przegraliśmy przed chwilą. No oczywiście, jeżeli ona poleci, tak? No bo jest też szansa, że nie poleci. Nawet powiedziałbym, że jest to większy, no bardziej prawdopodobny scenariusz po prostu. Tak, że tej M9 nie dostaniemy, nie jeżeli faktycznie, jeżeli no miałaby polecieć, tak? Ale zobaczmy, nie mówmy jeszcze hop, zanim tutaj skrzynka ostatnia się nie zakręci, tak? Bo jeszcze oczywiście trzy możliwości tutaj trafienia tejże M9, więc zobaczmy. No, klasycznie stary, nie wiem co ja powinienem zrobić, żebym ja w końcu zaczął wychodzić na plus. W sensie no ostatnio, był chyba profit, nie? Tak mi się wydaje. No a teraz no nie wiem, no już połowę przegrałem tego, co miałem dzisiaj. Kalo, no to tak nie powinno być, no miało być inaczej. Dobra, weźmy ofrenda. Oj, 3000, nie no, chyba jednak nie. Aż tak to nie. No to co, weźmy sobie flaka tree, no może, no dobra, no stary, no trzeba zaryzykować czasem, tak? Jeśli chcemy tutaj spróbować wrócić do tego, no 5 skrzyneczek. Koszt całkowity 3700. No mam nadzieję, no trzymam kciuki, że ta bitwa będzie tym razem wygrana. No tam pierwsze, no naprawdę, gdyby te rękawiczki, które on dropnął, nie były minimal wear i nie kosztowały... Nie, no w sumie, ja już nie wiem, ja już nie chcę. Ja się wylogowywuję, stary, ja kończę karierę skrzynkową. Ja nie wiem co... Ej, czekaj, bo te rękawiczki trzy koła. No powiem tak, że one są one są warte więcej od tego bajoneta, to XD, ale... To jest niesamowite, stary. Nie wierzę, naprawdę, ja nie mam słów. Ja nie wiem, co ja mogę zrobić, żeby to jeszcze spróbować jakkolwiek to... No wrócić do tego po prostu, tak? No nie wiem, ja sobie mogę zakręcić skrzynką, dajmy na to. No mógłbym się wkręcić tutaj na dwie skrzynki ametyst. Do tego powiedzmy, no mógłbym tutaj dorzucić Chyba Royala niekoniecznie, no ale Luxuriosa na pewno. No dobra, no zróbmy to, taka fioletowo-biała bitewka. No ale to musi wtedy na trzy osoby wlecieć i zostawiamy normalny tryb. No i oczywiście liczymy, że no tutaj obejdzie się bez wygrania na underdogu. Bo jeżeli udałoby mi się teraz wygrać na underdogu, którego chciałem przed chwilą rzucić, no to nie wiem, ja idę chyba płakać. Zobaczmy, jest dobrze. Zaczynamy naprawdę bardzo dobrze. 2000 zł, koska, Doppler, Falchion Knife, kolejne otwarcie. Tutaj po MC no średnio generalnie poleciało z tej skrzynki, tak ogólnie. No tu jeszcze MK Prinstream, no ale to będzie bitwa raczej nasza, 4300. No dobra, w końcu coś wygraliśmy, no tylko to nie jest, no nie jest dalej to, tak? Po co my tutaj przyszliśmy? Rzućmy tego Hole'a jeszcze tutaj. Niech to będzie bitwa jeszcze jedna, weźmy na trzy osoby i weźmy underdogę. No coś czuję, że ta strona dzisiaj będzie musiała na złość zrobić. I teraz akurat jak wrzuciłem underdoga, to dostanę najwięcej ile mogłem.
jakiś hołl, jakieś, nie wiem, jakieś karambity. Mam takie dziwne wrażenie, no ale zobaczmy. Obym się mylił. Rękawiczki za 600 zł i ten, no najtańszy spośród oczywiście tutaj całego zestawienia jest pin, to jest 282 zł. Również ten póki co najtańszy, zobaczmy, jest zawieszka, no i jest kosa dla mojego przeciwnika. Okej, okay. No nie ma tragedii, jest naprawdę dobrze. Tak trzymać, naprawdę jest dobrze. Co było? A czekaj, on też dostaje tutaj, to jest 1300, znowu mamy prowadzenie, ale proszę, żeby się w ostatni nic nie zepsuło. Mamy to, wygraliśmy, stary, patrz to, jest! 10 koła, o to chodzi! Tak się comeback nie robi, stary, ja nie mogę, że my do tego wróciliśmy, to ja się totalnie jakby, no wpalaj się to nie mieści, naprawdę. Dobra, ostatnia bitwa, tak żeby wiedzieć, że definitywnie jesteśmy na plus. Może nie aż tyle, co? No dobra, zróbmy tyle, 6700, bitwa na trybie normalnym i liczymy, że tą bitwę na koniec jeszcze uda mi się ukąsić. Mam nadzieję, że to nie będzie o jedna bitwa za dużo, bo jak będzie, no to będzie słabo. Zobacz, 4 skrzynki Gemstone, 1680 i jedna taka skrzynia. Pierwsze otwarcie, no niestety bardzo słabo, 1900 zł, Shadow Daggery. Nie no, śmiałe, no come on, no dlaczego no? Dlaczego? Ej, to jest banger, mocny wariacie. Ostatnia skrzynia, daj mi jeszcze tu coś. Chyba mamy to, co? Mamy to, no i zobacz, 9700, no i o to chodzi, no i 13, prawie 14 koła udało nam się uzbierać, dziękuję za oglądanie, no fantastyczny comeback.